ale tu na pewno będzie duża dyskusja. Rezolucja w sprawie przyspieszenia budowy zbiornika małej retencji w Węgrzce. Projekt grupy radnych, druk numer 1390-R. Bardzo proszę, pan Dominik Jaśkowiec. Szanowni Państwo, rezolucja do Marszałka Województwa Małopolskiego, pana Marka Sowy, dotyczy tego, aby podległe jemu jednostki odpowiadające za projektowanie i wykonanie zbiornika przyspieszyły te prace, ponieważ od 1998 roku cały czas słyszymy, że zbiornik retencyjny w Węgrzce dla ochrony zlewni Sudu Dominikańskiego, który parę dni temu po raz kolejny zalał część Prudnika Czerwonego, jest w fazie projektowej budowlanej. I to jest taki mętli, który trwa. W związku z tym, z uwagi na to, że po raz kolejny wystąpiło zalanie osiedla, postanowiłem Wysoką Radę tą sprawą zainteresować z uwagi na poparcie też części kolegów klubowych taki projekt rezolucji zaproponować, ażebyśmy ten zbiornik wybudowali, żeby pan marszałek raczył przyspieszyć działania, zainteresować się budową tego zbiornika. Jednocześnie chciałem wniosek formalny, ale to przy głosowaniu. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Pani radna, bardzo proszę. Pani radna Mroczek, no mówiłem, że na pewno będzie duża dyskusja. Potem pan radny Migdał, rozumiem. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, oczywiście popieram jak najmocniej kolegę Jaśkowca w budowie zbiornika, a przy okazji chciałam zapytać pana przewodniczącego, czy na naszą poprzednią rezolucję w sprawie budowy też zbiornika w Bieżanowej w Wilczce skierowanej do pana marszałka i do wojewody wpłynęła jakaś odpowiedź, bo ja przyznam szczerze, może przeoczyłam, ale nie wiem. Znaczy, wydaje mi się, że nic nie wpłynęło, ale to było na ostatniej sesji, więc spokojnie. Pan radny Migdał, bardzo proszę. Nie, ja mam tylko, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja mam tylko jedno pytanie, bo zrozumiałem. Nie do końca zrozumiałem, kto ma wybudować ten zbiornik, bo pan przewodniczący powiedział, żebyśmy jak najszybciej wybudowali ten zbiornik. To znaczy my jako miasto nie. Nie. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś głosy? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Bardzo proszę, pan radny, odpowiedź. Znaczy wniosek formalny też. Nie, to potem, po przerwie. Nie, znaczy odpowiedź jest taka, że oczywiście wniosek jest skierowany, rezolucja jest skierowana do pana marszałka, więc chodzi oczywiście o podległe jemu jednostki realizujące tą inwestycję już od kilkunastu lat. Więc broń Boże, nie chcę, żebyśmy budowali zbiornika w sąsiedniej gminie. Nie, panie radny. Dziękuję. Zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu zamykam dyskusję, która oznacza jednocześnie zakończenie czytania projektu. Stwierdzam brak poprawek ani autopoprawek. Głosowanie w bloku.